Minęła 18. Łukasz Żmuda, zapraszam na serwis informacyjny. Wielka Sobota w Kościele Katolickim to czas milczenia i zadumy. Przez cały dzień wierni nawiedzają groby pańskie, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Tego dnia w kościołach święcone są pokarmy na stół wielkanocny. Po zmroku celebrowana jest najważniejsza msza święta w roku – liturgia Wigilii Paschalnej. Nocą, w czasie której Chrystus zmartwychwstał, zwyciężył. To, co adorujemy w piątek, gdy wydaje się, że przegraliśmy, że Chrystus wszystko zatracił, to jednak okazuje się, że w sobotę, w tą noc, gdy oczekujemy niedzieli, gdy wchodzimy w niedzielę, chwalimy Chrystusa zmartwychwstałego. On przezwyciężył śmierć. I to jest największa nadzieja dla chrześcijan, dla każdego z nas. I kto w to uwierzy, to rzeczywiście jego życie nabiera sensu i staje się czymś pięknym i wielbieniem Pana Boga za wszystko to, co od Niego otrzymuje. Cała liturgia Triduum Paschalnego przygotowuje nas do zmartwychwstania, czyli nowego życia. Chrystus umarł i zmartwychwstał. A zatem to jajko tam w tym koszyczku jest najważniejsze. Oczywiście też dodajemy i mięso, i pieczywo, także nadając temu treść także i teologiczną. Ale jajko jest tutaj najważniejsze jako symbol po prostu życia. Stąd też przychodzimy właśnie z tymi koszyczkami w Wielką Sobotę, aby je pobłogosławić i żeby to jajko wielkanocne mogło na naszych wielkanocnych stołach, gdy będziemy w gronie rodziny świętować, mogli się nim dzielić, tą tajemnicą nowego życia. Były premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński złożył życzenia z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych. Nagranie opublikowano w serwisie społecznościowym X. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Wielkiej Nocy, święta zmartwychwstania Zbawiciela, zmartwychwstania Chrystusa. Życzę Państwu, żeby były to święta błogosławione, święta rodzinne, ciepłe i żeby to były święta nadziei. Nadziei na Wasz osobisty sukces, na dobry los, ale także nadziei na lepsze czasy dla naszej ojczyzny, na pokój, na zwycięstwo demokracji. Dziękuję. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego dotyczącą tabletki dzień po, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Podstawowym uzasadnieniem decyzji prezydenta RP jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci. Czytamy w uzasadnieniu. Pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej bardzo licznej korespondencji i pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jakie są konsekwencje decyzji pana prezydenta? Pozostaje stan prawny niezmieniony, leki, produkty lecznicze, o których mówimy tutaj głównie związane z antykoncepcją, przede wszystkim ten produkt leczniczy, który występuje pod nazwą Ella One, będzie dostępny na dotychczasowych zasadach, czyli po uzyskaniu recepty. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza i tak, aby możliwe w decydowaniu o zastosowaniu tego typu produktów mieli również prawo stanowić swoje stanowisko rodzice. Sprawę prezydenckiego weta dotyczącego dopuszczenia tabletki dzień po komentowała na antenie telewizji Republika prezes Fundacji Grupa Proelio Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
Ja też oczywiście podpisałam się pod listem do pana prezydenta, pod petycją, którą stworzyliśmy na stronie Fundacji Grupa Proelio. To jest petycja, w której 30 tysięcy osób wyraziło swój sprzeciw wobec tak nieetycznego rozwiązania, jakie parlament zaproponował, czyli wobec dostępności pigułki, tak zwanej pigułki dzień po, już dla 15-latków bez recepty. Te 30 tysięcy podpisów miałam zaszczyt doręczyć panu prezydentowi poprzez panią minister Paprocką. Te osoby powiedziały jasno, nie zgadzamy się na to, żeby po pierwsze uderzać w ludzkie życie na tym najwcześniejszym etapie rozwoju, bo to jest podstawowy argument przeciwko pigułce, ale też nie zgadzamy się na łamanie praw rodziców i stwarzanie zagrożenia już dla 15-letnich dziewczynek, które miałyby taki specyfik, móc przyjmować, móc zakupić, przyjmować bez ograniczeń, bez recepty. Byłoby to działanie skrajnie nieetyczne, a także niebezpieczne. Tutaj lewicowy rząd zagalopował się nie w pierwszej sprawie i bardzo, bardzo dobrze, że społeczeństwo dostrzegło to zagrożenie i że pan prezydent posłuchał głosu społecznego, bo tych głosów było naprawdę dużo. 30 tysięcy osób, a wiemy, że to nie były jedyne korespondencje, które do pana prezydenta spływały. To jest silny głos społeczny. Gościem telewizji Republika był mecenas Krzysztof Wąsowski, obrońca księdza Michała Olszewskiego. Przypomnijmy, że w czwartek sąd zastosował areszt tymczasowy wobec księdza i dwojga innych podejrzanych w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i dofinansowania ośrodka dla ofiar przemocy Archipelag, który powstaje na warszawskim Wilanowie. Główny zarzut dotyczy tego, że Fundacja Profeto, której prezesem jest ksiądz Michał Olszewski, miała w sposób niezgodny z przepisami otrzymać kilkadziesiąt milionów dofinansowania na budowę ośrodka. To jest jeden zarzut rozpisany na czterech stronach, który w skrócie sprowadza się do tego, że fundacja nie miała prawa, nie powinna, Fundacja Profeto nie miała prawa i nie powinna wystąpić w tym konkursie, bo rzekomo miała nie spełniać jakichś wymogów formalnych, co naszym zdaniem jest absolutną bzdurą. Fundacja, która ten archipelag ten buduje, prowadzi, ksiądz, prowadzi. Który... Tak, tak, oczywiście. I prezesem tej fundacji jest ksiądz Michał Olszewski. I po drugie, i to jest druga część tego jakby zarzutu, jakby interpretując z niego, czy wyciągając z niego tą esencję, że nie powinna na pewno tego konkursu wygrać, bo byli lepsi w tym konkursie, którzy powinni wygrać. I za to stawia się zarzuty urzędnikom w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy przy tym konkursie pracowali. W moim przekonaniu jak najbardziej uczciwie, wręcz rygorystycznie i samemu prezesowi Fundacji Profeto. Czyli księdzu. Czyli księdzu Michałowi Olszewskiemu. No i w tym momencie właśnie prokurator czy prokuratura postanowiła tą sprawę zablokować. Są zablokowane środki, bo mamy właśnie zarzuty, mamy śledztwo, mamy areszty wreszcie. Budowa też staje. No, budowa staje i teraz dopiero stoimy przed taką sytuacją, że te środki mogą właśnie od tego momentu być tak naprawdę. To wszystko na ten moment. Z mojej strony życzę Państwu błogosławionych, rodzinnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję za uwagę.